Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Ustal, które z substancji lub jonów nie mogą być kwasami według teorii Bronsteda-Lorajego. Ok, no to zaczynamy od tego, kiedy coś może pełnić funkcję kwasu. Otóż, gdy oddaje nam proton, czyli oddaje kation wodoru. I H2S może... Możemy sobie tutaj na przykład przeprowadzić pierwszy etap dysocjacji jonowej. I mamy wtedy H plus plus HS minus. Jeżeli chodzi o NH4 plus, to już mamy kation, to już troszeczkę inaczej, jest to kation amonu. Dodajmy tutaj sobie wodę, mamy NH3, czyli oddaje kation i powstaje nam tutaj jon oksoniowy. CN minus w ogóle nie ma wodoru, no to nie ma go jak oddać tego H+, to nie ma co ogarniać. Jeżeli chodzi o HBr, no to tutaj mamy H plus plus BR minus. No jest. Z NH3 to w ogóle są takie sytuacje, że on może i przyjąć, i oddać. Więc zapiszemy sobie tak i tak. I mamy NH2 minus plus H3O plus, a także NH4 plus plus OH minus. To znaczy, że NH3 może pełnić funkcję zarówno kwasu, jak i zasady. CH4, no tutaj mamy węglowodór nasycony, dokładniej metan. No to tutaj to nie ulega dysocjacji przede wszystkim. I jak spojrzymy sobie na wodorek potasu i na stopnie utlenienia, to tu jest plus 1. Tu mamy wodór na minus pierwszym stopniu utlenienia, czyli tu mamy anion wodoru, więc też nie ma tego jak zrobić. Tu mamy kwas. LO4, no tutaj możemy sobie to znowu zrobić dysocjacją, czyli bierzemy ten jeden wodór i zostaje nam ClO4, bo to reszta kwasowa. A LOH3, no nie ma jak z tego w ogóle zrobić H+, bo tutaj mamy anion OH-, więc zaznaczamy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już. Thank you.